Zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Macieja Siembiedy pod tytułem 444. Czyta Marcin Perchuć. Część pierwsza. Wypadek. Trzecie milenium. Rozdział pierwszy. Tamtego przedpołudnia Paweł Włodarczyk zupełnie niepotrzebnie wymył i wywoskował samochód. Ponieważ kwadrans później zginął w nim staranowany przez tira, któremu wysiadły hamulce, wypadek zdarzył się w centrum Warszawy na ulicy Towarowej, którą auta z reguły jeżdżą zbyt szybko. Za kierownicą ciężarówki wyładowanej naturalnym asfaltem siedział struchlały Albańczyk z Kosowa. Nawet nie wyszedł sprawdzić, co się stało z człowiekiem w błyszczącej Toyocie. Na którą najechał z impetem swoich kilkunastu ton i która tkwiła teraz zmiażdżona pod jego olbrzymią chłodnicą. Policja wytłumaczy to szokiem, a gazety ujawnią, że sprawca był półanalfabetą prowadzącym kupę złomu, która badania techniczne mogła przejść tylko na wsi pod tiraną. Sąd natomiast przychyli się do opinii biegłego, że brak reakcji Albańczyka syndrom pewnego emocjonalnego paraliżu, jaki sprawia, że ludzie będący świadkami masowych mordów i okropieństw nie są zdolni rozpoznać traumy śmierci w wypadku samochodowym. Nikt z autorów powyższych opinii nie mógł zauważyć dziwnego grymasu, jaki przebiegł przez twarz kierowcy tira w chwili, gdy wyprostował się po uderzeniu, spokojnie położył ręce na kierownicy i czekał na przyjazd polskiej policji, kompletnie głuchy na krzyki ludzi gromadzących się w miejscu tragedii. Tym bardziej nikt nie mógł wiedzieć, że człowiek ten się modli. Mimo różańca z krzyżykiem rozkołysanego pod sufitem kabiny, nie było to ojcze nasz z prośbą o odpuszczenie win. Albańczyk, nie poruszając wargami, żarliwie powtarzał wersety Koranu. Odmawiane z wdzięczności. Rozdział drugi. Kwadrans przed śmiercią Paweł Włodarczyk czuł, że życie się przed nim otwiera. W lusterku wstecznym Toyoty, przesuwanej przez taśmociąg myjni, z upodobaniem studiował własną twarz. Lekko zmarszczył brwi, nadając oczom wyraz skupienia, który w ułamku sekundy przekształcił się we wzrok gracza z trudem zachowującego powściągliwość na widok pięciu kart układających się w wielkiego pikowego pokera. Władarczyk najwyraźniej triumfował. Do wczoraj był nikim, zużytym dziennikarzyną, wydobytym z bagna alkoholu i paroletniego bezrobocia, po czym zatrudniony z litości w redakcji popularnej gazety. Angaż do działu dokumentacji prasowej, czyli piwnicy, w której mieściło się archiwum, podpisał syn przyjaciół. Dziś prezes wydawnictwa, 10 lat wcześniej poważnie zagrożony student, którego karierę na Wydziale Dziennikarstwa uratował niedokończony doktorat Włodarczyka, pospiesznie przerobiony na pracę magisterską. Przyszły boss pogubił się podczas obrony, ale komisja egzaminacyjna doceniła skrupulatność i wnikliwość pracy, stawiając kompromisowe trzy plus. Mimo niewątpliwej polisy emerytalnej, legitymacji prasowej z logiem znanego tytułu i pensji pozwalającej na urlopy w Turcji, Włodarczyk nie był najlepszego zdania o sobie. Dobiegał pięćdziesiątki, gnieżdżąc się w dwóch małych pokojach architektonicznego koszmaru z wielkiej płyty. Dzielił je z synem, który nim gardził i którego od dawna obiecywał wyrzucić z domu, oraz żoną, której datę urodzenia bezskutecznie nakazywał sobie zapamiętać od dobrych kilkunastu lat. Poza tym miał parę dziennikarskich dokonań, o których nie pamiętał nikt poza nim i które codziennie pragnął umieścić w internecie. Ich brak wywoływał w nim frustrację, która narastała z każdym niezrealizowanym postanowieniem. Te zaś, choć łatwe, ludziom o chwiejnych charakterach nigdy się nie udają. Jednym z tych postanowień było zajęcie się w końcu tematem życia, zagadkowym obrazem Jana Matejki o sensacyjnej historii, jaką można by obdzielić pół zawartości ermitażu Prado i Luwru. Po raz pierwszy Paweł Włodarczyk usłyszał ją w czasach studenckich od narzeczonej, która nabożnym szeptem wyjawiła mu rodzinny sekret. Otóż jej pradziadek znał wielką tajemnicę, przepowiednie zdolną zmienić losy świata. Proroctwo powierzył w 1881 roku Matejce, a ten namalował obraz wskazujący drogę do pojednania chrześcijaństwa z islamem. Pótno było krótko własnością rodziny, ale wkrótce stało się najczęściej chyba kradzionym obrazem świata. Dziewczyna opowiadała o tym z wypiekami na twarzy, gestykulując i podnosząc głos, a jej piwne oczy z emocji przybierały barwę dojrzałych kasztanów. Paweł słuchał jej z uprzejmym skupieniem, po czym puścił wszystko w niepamięć. Wtedy pochłaniało go energiczne, reporterskie i koniecznie współczesne dziennikarstwo, a nie baśnie. Zresztą z narzeczoną jej kasztanowymi oczami niebawem się rozstał, a tajemniczy obraz rozmazał się w codzienności studiów, pierwszej pracy w redakcji i setkach innych wydarzeń. Nieoczekiwanie zetknął się z nim parę lat później, wertując w pociągu kolorowy magazyn. Na rozkładówce czasopisma redakcja zamieściła sensacyjny artykuł o Pieterze Mentenie, słynnym holenderskim SS-manie podejrzewanym o liczne zbrodnie wojenne. I o coś jeszcze. Tym czymś była tajna misja. Funkcjonariusz SS prowadził ją od 1940 roku w Galicji Wschodniej, a jego prawą ręką był Józef Styglitz, antykwariusz z Krakowa, przed wojną szanowany obywatel tamtejszej gminy żydowskiej. Włodarczyk nie mógł uwierzyć. Żyd? szepnął na tyle głośno, że dwoje starszych współpasażerów spojrzało na niego z dezaprobatą. Żyd, partnerem SSmana. Kolejne pytanie zadał sobie już w duchu, niebywałe, a jednak autor artykułu nie pozostawiał wątpliwości. Zamiast opaski z gwiazdą Dawida, wspólnik hitlerowskiego hauptstar Führera nosił paszport z nadrukiem niezbędny dla Trzeciej Rzeszy i przechadzał się pod sukiennicami po godzinie policyjnej. Obaj, Menten i Stiglitz, brali udział w głęboko utajnionej misji. Jej celem było znalezienie i wywiezienie z okupowanej Polski dzieł sztuki, w tym płótna matejki, o którym opowiadała niegdyś narzeczona. Autor artykułu nie zdołał wyjaśnić, dlaczego akurat ten obraz był tak ważny dla hitlerowsko-żydowskiego duetu i wspomniał o misji zaledwie kilkoma zdaniami, ale one wystarczyły, aby reszta podróży minęła Pawłowi Włodarczykowi w stanie dziwnego letargu, pełnego natarczywych myśli. Kilka kolejnych dni spędził w czytelni Biblioteki Narodowej, kilka kolejnych lat na wertowaniu archiwów i książek, na wysyłaniu listów i poszukiwaniu informatorów. Pisał nawet do Stiglica, znalezionego przez Polski Czerwony Krzyż i mieszkającego przy Allen B. Road w Tel Awiwie, ale jak nie trudno się domyślić, bez odpowiedzi. Z roku na rok rosło w nim zdumienie. Wszystko, co dawna narzeczona wyszeptała o tajemniczym obrazie i proroctwie, okazywało się prawdą. Tylko kto w nią uwierzy? Pewnej nocy Włodarczyk postanowił, że nie opublikuje tej historii. Bał się konfrontacji. Bał się historyków bufonów rozpartych w telewizyjnych fotelach z pobłażliwymi minami i wygłaszających głodne kawałki o dziennikarskiej fantazji. Bał się reporterów szczutnych przez konkurencyjne redakcje, którzy popsują jego opowieść, węsząc wokół niej jak psy, niby szukające tropu, a tak naprawdę zadeptujące prawdziwe ślady. Bał się rozmiaru tej sprawy. Dotychczas wiedziało o niej kilku papieży, garstka największych przywódców świata arabskiego, paru najgroźniejszych terrorystów, jeden sławny polski malarz i on, Paweł Płodarczyk. Kto mu uwierzy? Nikt. Dlatego musi odnaleźć obraz, nie pisać o nim, ale namierzyć go, przywieźć do Polski i odsłonić w blasku fleszy, udowodnić, że istnieje i że jego sekret jest autentyczny. Wtedy nikt go nie zakwestionuje. Tylko jak tego dokonać? Przez długi, zbyt długi czas to pytanie ciążyło mu jak ołów. Dręczyło i oskarżało o nieudacznictwo, jakby obraz miał tajemniczą moc mieszania w głowach tym, którzy się nim interesują. Wreszcie Włodarczyk zaczął unikać tematu i odłożył go do szuflady. Znalazł się w przegródce z innymi marzeniami. I właśnie to jedno najbardziej nierzeczywiste marzenie, Dziś nabrałoby realnego kształtu i właśnie na nie najechał rozpędzony Albańczyk, miażdżąc odmianę losu Pawła Włodarczyka w blachach toyoty, pokrytej woskiem, który nie zdążył nawet stężeć. Rozdział trzeci. Kilka tygodni wcześniej, w przebłysku śmiałości, zadzwonił do Instytutu Pamięci Narodowej, prosząc o połączenie z Jakubem Kanią, prokuratorem, którego dociekliwość wyzierała z wielu wycinków prasowych, zgromadzonych w piwnicznym archiwum gazety. Ten postrach przestępców z przeszłości lubił telefony z mediów, ale teraz, wysłuchawszy apelu o wszczęcie poszukiwań zaginionego obrazu Matejki, nie okazał entuzjazmu. Czy ja wiem, panie redaktorze westchnął do słuchawki, łaskocząc Błodarczyka tytułem zarezerwowanym dla dziennikarzy z kondygnacji wyższych niż Piwnica. Do tego trzeba by zaangażować stap ludzi, mnóstwo pieniędzy, małe szanse. O, gdyby Matejko znalazł się na liście tajnych współpracowników służb PRL-u i trzeba by sprawdzić, czy nie malował dla SB zażartował. Wtedy tak. Wtedy z pewnością środki by się znalazły, pan wybaczy, ale teraz to my mamy pół Polski do zlustrowania. Wodarczyk docenił autoironię, uznając ją za zaproszenie do dalszej rozmowy. Ten obraz to prawdziwa sensacja, ciągnął niezrażony. Najważniejsze jak i dzieło Matejki obok bitwy pod Grunwaldem i hołdu Pruskiego. Szukałby pan hołdu Pruskiego, gdyby zaginął? No, sądzę, że tak. Prokurator zawahał się. Na szkoleniu z komunikacji z mediami trener mówił wyraźnie, aby nie wdawać się w gierki z pytaniami retorycznymi. Ale. Nie ma żadnego ale skwitował Włodarczyk. Szukałby pan. To proszę sobie wyobrazić, że ten obraz jest jeszcze ważniejszy. Niewielu ludzi go widziało. W zachęcie przed wojną wisiał zaledwie przez kilka dni. Potem był tylko kradziony, przemycany i ukrywany. Niewiele osób go widziało, ale wiele przez niego zginęło. Chciał zakończyć wypowiedź efektowną klamrą, ale w ostatniej chwili ugryzł się w język. Ja to wszystko rozumiem, odparł Kania tonem, jakim uspokaja się narwańców, kładąc im dłoń na ramieniu. Ale proszę mi wierzyć, niewiele mogę. Pen naprawdę nie ma funduszy. Zdaje pan sobie sprawę, ile pozycji liczy lista dzieł sztuki, które należałoby odzyskać dla kultury polskiej? To nie jest zwykłe dzieło sztuki, nie wytrzymał Włodarczyk. To jest szyfr, tajemnica. Pan rozumie? Klucz do zagadki o światowym znaczeniu. Kot, proszę pana, kot, taki jak ten Leonarda Da Vinci. Zamilkł. Po drugiej stronie słuchawki zapadła cisza. Ma mnie pan za wariata? zapytał po chwili, starając się, aby jego głos brzmiał spokojnie. Skądże? zaprzeczył prokurator o kilka sekund za późno. Ale zgodzi się pan, że pańskie informacje brzmią dość fantastycznie. Oczywiście w dobrym znaczeniu tego słowa dodał pośpiesznie. Zróbmy może tak. Proszę mi to wszystko opisać w mailu. Obiecuję, że się z tym zapoznam. Ale teraz pan wybaczy, zaczynam ważne spotkanie. Włodarczyk usłyszał sygnał zakończonego połączenia. W mailu warknął do siebie. Wy i wasze maile. Jakbyście poradzili sobie ze spławianiem ludzi, gdyby ktoś nagle pozbawił was maili. Pieprz się, dodał w duchu pod adresem Kani. Taki z ciebie detektyw jak ze mnie ksiądz. Pieprz się, powtórzył półgłosem. Rozdział czwarty nazajutrz rano w blokowisku Bemowa było tyle słońca i rzeźkości, że Paweł Włodarczyk przy śniadaniu nawet zagadnął żonę, co u niej w pracy. Z wyrażenia omal nie upuściła patelni z jajecznicą. Nocna ulewa umyła wysłużoną Toyotę, co tym bardziej poprawiło mu humor. Mknąc Górczewską, na której dziś jakimś cudem nie było korka, postanowił, że jednak napisze do Kani. Bartek, zaczepił w holu redakcji młodego reportera z dredami. Gdybyś miał napisać bardzo ważnego maila z bardzo długą historią, to jakbyś to zrobił? Krótko, Pawełku, krótko, tysiąc znaków maks, bez przewijania ekranu. Kumasz i konkret, bez tego waszego nawijania. jarzysz No, bez tego, dodał na widok zdumionej miny archiwisty, jak to kiedyś nudziliście w gazetach. Czekaj, gówniarzu, pomyślał wodarczyk. jeszcze będziesz czegoś ode mnie chciał. Ale rady posłuchał. Łaskawy panie prokuratorze zaczął niby staroświecko, ale z aluzją do wczorajszego zachowania, kani, który protekcjonalnie zezwolił mu na maila. Zastanawiając się, czy prokurator rozpozna sarkazm na główka, podniósł do ust starą perelowską szklankę, osadzoną w metalowym koszyczku z uchwytem. Kawa, afrodyzjak pisania, smakowała mu tylko tak sypana, bez mleka, z trzema czubatymi łyżeczkami cukru i w szklance której starsza część redakcji żartowała, a młodsza toczyła bekę. Włodarczyk junior, który wpadł do archiwum któregoś przedpołudnia oczywiście, żeby stary kopsnął trochę kaski na widok szlanki doznał szoku. Jezus ojciec po giełocie? jęknął. Nie możesz sobie kupić jakiegoś spoko kubka jak człowiek? Właśnie dlatego, że jestem człowiekiem. Odparł Włodarczyk z godnością. Nie ulegam instynktom stadnym, tak jak ty. Mam pić kawę z kubka, bo wszyscy tak robią? Nie, mnie smakuje ze szklanki i. Ale to obciach! przerwał mu syn, robiąc pogardliwą minę, na którą mógł już sobie pozwolić, bo wyłudzone pięćdziesiąt złotych wcisnął właśnie do kieszeni postrzępionych dżinsów. A branie pieniędzy od ojca w wieku dwudziestu dwóch lat, to nie obciach? rzucił włodarczyk, ale większa część oskarżenia dotarła jedynie do zamykanych drzwi. Na wspomnienie tamtej sceny, która nie wiadomo czemu przyszła mu teraz do głowy, pogroził synowi w duchu identycznie jak reporterowi z dredami. Zobaczycie, gnojki, jeszcze znajdę ten obraz, jeszcze wam wszystkim pokażę, jeszcze będziecie się grzeczniutko pytać, gdzie można kupić taką samą szklankę do kawy. Palce... Animowane adrenaliną same pobiegły po klawiaturze. W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej ponownie zwracam się do pana prokuratora z apelem o wszczęcie dochodzenia pn u w sprawie zaginionego obrazu Jana Matejki, o którym opowiadałem wczoraj. Nadmieniam, że dysponuję obfitą dokumentacją w tej sprawie. Wiele lat starannego researchu. Włodarczyk ucieszył się z przywołania słowa modnego wśród młodych dziennikarzy, choć wymagało ono sprawdzenia w słowniku. Przekonało mnie, że to obraz pod każdym względem unikatowy. To bezcenny skarb naszego narodu. Podarczyk zamyślił się, upił łyk kawy i z niesmakiem spojrzał na ekran. Skarb? Narodu? Jezu, pomyślał. Cóż to za patetyczny bełkot. Nawet w ipn nie tego nie kupią. Zganił sam siebie, po czym zaznaczył ostatnie zdanie niezgrabnym ruchem myszki i nacisnął klawisz przenoszący je w niebyt. Postanowił zagrać bardziej marketingowo. To jeden z najczęściej kradzionych obrazów na świecie, napisał, ale mam przypuszczenia, gdzie się teraz znajduje. Jego oficjalne poszukiwania mogłyby mieć kolosalne znaczenie nie tylko dla kultury polskiej, mającej szansę na odzyskanie jednego z największych dzieł Jana Matejki, ale również dla polityki zagranicznej naszego rządu. Sama próba poszukiwań zdolna jest przedstawić obecność Stanów Zjednoczonych i NATO w Iraku oraz w Afganistanie w zupełnie innym świetle. Oraz najważniejszym uczestnikiem tych misji uczynić Polskę jako kraj od wieków pragnący dialogu i przyjaźni z islamem. Chodzi o to, że obraz matejki zawiera przesłanie, które. Włodarczyk z niepokojem spojrzał na zbliżający się koniec strony i przypomniał sobie przestrogę reportera z dredami. Na dokończenie historii zostały mu dwa wiersze. Przez chwilę wpatrywał się w komputer, a potem wymamrotał przekleństwo pod adresem Bartka. I opisał wszystko po swojemu. Rozdział 5. Tablica umieszczona na skraju zagajnika ostrzegała, że nielegalny wywóz śmieci będzie karany grzywną w wysokości 500 zł, ale dochodzący z zarośli charakterystyczny fetor wysypiska dowodził, że dla mieszkańców pobliskiego osiedla domków jednorodzinnych nie była to dostateczna przestroga. Jakub Kania. Poszukujący w podwarszawskim lesie spokoju i porządku myśli, nagle uruchomił swój detektywistyczny umysł, doszedłszy do przekonania, że w ciągu kilku godzin mógłby zidentyfikować sprawców niszczenia środowiska. Czubkiem buta trącił puszkę po świeżej, seledynowej farbie do elewacji. Wokół leżało kilka identycznych. Wystarczyłoby sprawdzić, kto w okolicy tak jaskrawo wyróżnił swój dom. Konkretnym tropem były również puste słoiki z odręcznie wypisanymi nalepkami maliny babci Zosi, a także plastikowe koperty przesyłek kurierskich z danymi adresatów. Banalnie proste. Tylko że IPN nie zajmuje się śmieciami przynajmniej nie takimi. Prokurator uciekł z biura do lasu, aby przełknąć gorycz porażki. Niespełna pół roku wcześniej pewien bardzo znany polityk, którego ugrupowanie trzęsło instytutem, wezwał go przed swoje oblicze i przesuwając w stronę Jakuba Kanitekturową teczkę, rzekł tonem wykluczającym pytania: Proszę się zająć przywróceniem czci tym bohaterom. I nie podnosząc wzroku znad podpisywanych właśnie papierów dodał: Mówiono mi, że jest pan nieustępliwy kolego. Liczę na pana. Dochodzenie specjalne, zlecone osobiście przez człowieka, któremu nie należało się sprzeciwiać, dotyczyło likwidacji latem 1945 roku oddziału armii krajowej, który nie złożył broni i zaszył się w konspiracji, zadając poważne straty nowej władzy. Liczne obławy nie dawały rezultatów. Wreszcie bezpieka umieściła w oddziale wyjątkowo przebiegłego agenta. Ten zorganizował zasadzkę na partyzantów, w wyniku której większość z nich zginęła. Na podstawie relacji świadków oraz wspomnień dowódcy oddziału majora Żbika, któremu udało się cudem ujść z życiem Jakub Kania, przeszło śledztwo. Towarzyszyły mu kamery telewizyjne, liczni reporterzy i kompania wojsk inżynieryjnych, przez tydzień przekopująca teren ostatniego obozowiska oddziału, na którym miano pogrzebać ciała ofiar zasadzki. Saperzy uzbrojeni w wykrywacze metalu, detektory termiczne, szpadle i oskardy sprawdzili każdy centymetr lasu wskazanego przez świadków. Znaleźli jedną kość, która później okazała się pochodzenia zwierzęcego, oraz zardzewiały hełm, który od razu okazał się nocnikiem. Wiadomego pochodzenia. Jak kupkania się zdenerwował. Ignorując odgórne dyrektywy gwarantujące wiarygodność dostarczonych mu zeznań. W dwa dni osobiście przesłuchał osoby, które je złożyły, uprzedziwszy o konsekwencjach prawnych grożących za poświadczenie nieprawdy. Po kilku rozmowach i wizytach w archiwum miał wrażenie, że śni. Nie tylko nie znalazł żadnego, najmniejszego potwierdzenia likwidacji oddziału, ale nawet dowodów jego istnienia. Owszem, formacja majora Żbika figurowała w kartotekach AK, ale tylko jako planowane uzupełnienie tak zwany rzut alarmowy. To znaczy, że gdyby po II wojnie światowej wybuchła Trzecia ze Związkiem Radzieckim, to oddział mógłby zostać sformowany i uzbrojony. Mógł, ale nie został. Co z kolei prowadziło do logicznego wywodu, że skoro nigdy go nie było, to raczej nie mógł paść ofiarą ubeckiej zasadzki. Dzień przed spacerem w lesie prokurator IPN usłyszał to wszystko od wybitnego historyka, którego poprosił o konsultację. Ten oddział zmyślono, aby wyłudzić prawa kombatanckie dla kilku osób, oświadczył profesor, co zresztą skończyło się przegraną w sądzie. Byłby z tego nie lada skandal, gdyby nie śmierć Żbika parę miesięcy temu. Jeśli potrzebuje pan twardego dowodu, proszę udać się na jego grób na Powązkach. Kania odwiedził wojskowe kwatery cmentarza tego samego popołudnia. Bohaterski major A.K. na nagrobku zapomniano podać jego stopień wojskowy, w chwili zakończenia wojny był kilkunastoletnim chłopcem. Kiedy prokurator przemierzał leśną ścieżkę, głowiąc się, jak zjeść tę żabę, w kieszeni marynarki zadrżało służbowe Blackberry, anonsując kilkoma taktami Mozarta nadejście nowego maila. Niech to szlak, zaklął w duchu, widząc, że poczta przyszła z redakcji popularnej gazety. Już się dowiedzieli. Jakim cudem? Po chwili odetchnął z ulgą. Mail wysłany został przez Pawła Wodarczyka, nawiedzonego poszukiwacza obrazu Matejki. List miał ponad trzy tysiące znaków i prokurator ani myślał go czytać. Chociaż przeszło mu przez głowę, że paradoksalnie mógł to być prezent od losu, niezły pretekst, by odwrócić uwagę mediów od oddziału widma i śledztwa zakończonego nocnikiem. Zagłębił się w lekturze. Po kilku minutach dziwnie spoważniał, schował telefon do kieszeni i ruszył w stronę samochodu z takim pośpiechem, że z roztargnienia omal nie przewrócił się o puszkę po seledynowej farbie elewacyjnej. Rozdział szósty. Dyrektor Wiesław Paluch, szef departamentu śledczego IPN-u tego dnia również spędził kilka godzin poza biurem. Po powrocie sprawdził telefon komórkowy pozostawiony w szufladzie antycznego biurka. Nikt nie dzwonił, nikt nie przysłał SMS-a. Cudownie. Paluch nade wszystko cenił spokój, a brak prób kontaktu idealnie wpisywał się w te oczekiwania. Dlatego pukanie do drzwi, które rozległo się w tym właśnie momencie, zabrzmiało niemal agresywnie. Jego sprawczynią była sekretarka, która wiedziała, że panu dyrektorowi przeszkadza się tylko w ostateczności. Przybył jednak prokurator Jakub Kania i prosi o spotkanie. Sprawa pilna. Paluch w pierwszej chwili chciał go spławić. Nie trawił. Kani. Jego inteligencję uważał za narcyzm, kompetencje za zarozumialstwo, a urodę za niezbity dowód na to, że ten kubuś, jak go pogardliwie nazywał, musi być gejem. Nie miał najmniejszej ochoty widzieć kani, ani tym bardziej z nim rozmawiać, ale górę wzięła okazja skomentowania ostatniego śledztwa i pełnowskiego gwiazdora. Ależ naturalnie. Dyrektor uśmiechnął się do zaskoczonej sekretarki. Niech pani prosi pana prokuratora. A kiedy ten stanął w drzwiach, paluch rozpromienił się jeszcze bardziej. Pięknie witam drogiego kolegę. Kuba gorączkowo próbował rozszyfrować tę wylewność, ale dyrektor go uprzedził. Jak tam rezultat głośnego śledztwa? Już wie, pomyślał prokurator. Wie i teraz sobie użyje. Nie odpowiedział ani słowem, co paluchowi zupełnie nie przeszkodziło. Słyszałem, że kolega dokonał spektakularnego odkrycia, stwierdził, pozorując zaciekawienie. Czy można wiedzieć, cóż takiego kolega wykopał? Nocnik, odrzekł Kuba zażenowany. Nocnik. Paluch nie potrafił dłużej maskować triumfu. Udał, że się zamyśla, po czym poważnie pokiwał głową i oświadczył niby zatroskanym tonem. To dowód taki raczej do dupy. Kuba poczerwieniał. Dyrektor z lubością sycił się jego upokorzeniem. Nagle spoważniał. No dobrze. I co pan zamierza z tym zrobić? Media pana zjedzą. Nas, bąknął Kuba. Jeśli już to zjedzą, nas. Nas? Twarz zwierzchnika w sekundę przybrała barwę piwoni. Nas, panie dyrektorze, instytut, mnie, departament. Pewnie pan też będzie musiał wypowiedzieć się w tej sprawie przed kamerą. Jakub Kania był wytrawnym graczem. Znał palucha i wiedział doskonale, że dyrektor odsłania gardę tylko w emocjach. Spokojny był, nie do trafienia. Ale teraz podniecił się drwinami spod władnego, tokował jak głuszec, łatwo było go podejść. Strzał z mediami okazał się wyjątkowo celny. Dyrektor, podręcznikowy model Lizusa, otrzymał stanowisko znamaszczenia namaszczenia partyjnego. A jak każdy polityk, bał się dziennikarzy niczym diabeł święconej wody. Niech pan sobie nie żartuje, kolego, powiedział zbity z tropu paluch. Ani mi to w głowie, panie dyrektorze. Odparł prokurator. Ale zdaje pan sobie sprawę, że w tej sytuacji musimy jakoś obronić reputację instytutu. My? Paluch przez moment wrócił do poprzedniego tonu, ale szybko z niego zrezygnował. Pozwolę sobie przypomnieć, dodał rzeczowo, że to pan wszczął to dochodzenie i. I mam publicznie przyznać, kto mi to zlecił. Przerwał mu kuba. Paluch zbladł. Jeśli chodzi o gwałtowne zmiany kolorystyki twarzy, mieli w tej rundzie remis. Ma rację, pomyślał. Tego absolutnie nie wolno ujawnić, nawet za cenę przyjęcia winy na siebie. Kompromitacji, może dymisji. Cwał czarnych myśli w jego głowie właśnie przechodził w galop. W tym samym momencie uświadomił sobie, jak łatwo Kania wybrnął z kryzysu i zyskał przewagę. Oczami wyobraźni Paluch ujrzał osobliwą scenę. Nocnik rzucony w przeciwnika nagle odbił się od prokuratora rykoszetem i ugodził jego samego prosto w czoło. Niemal pożałował tamtej drwiny. Ale jest pan przecież poukładany z tymi pismakami spróbował z tej strony. Niech pan coś wymyśli. Właśnie z tym przychodzę oznajmił kuba spokojnie. Jakby nie było wcześniejszej scysji, nieproszony rozsiadł się w fotelu. Jest pewien pomysł, rzekł tajemniczo, a potem wyciągnął w stronę palucha wydruk maila Pawła Włodarczyka. Pan dyrektor zechce to przeczytać. Rozdział siódmy. Bzdura, żachnął się paluch po zakończeniu lektury, rzucając papiery na biurko. A jeśli nie, spytał Kuba zagadkowym tonem. A jeśli ten Włodarczyk naprawdę zebrał potwierdzenia proroctwa i obraz Matejki jest jednym z nich? Kupuje pan to? Zdziwił się dyrektor, wierzy pan, że tysiąc lat temu zapisano coś, co może zmienić wydźwięk współczesnych misji NATO w krajach islamskich? A pan by uwierzył dwadzieścia lat temu, że Polska kiedyś będzie w NATO? Czuba odpowiedział pytaniem i dodał filozoficznie. O tym, że niektóre rzeczy są niemożliwe, często decyduje nasz brak wyobraźni. Zapadła cisza. Prokurator domyślał się, że Paluch porządkuje myśli i planuje kolejne ruchy. Dyrektor w warunkach spokoju potrafił być niezłym strategiem. W końcu puchary z mistrzostw szachowych, tłoczące się w stylowej witrynie obok biurka... Nie znalazły się tu przypadkowo. Dobrze, zawyrokował wreszcie, spoglądając na kanie, jakby z jego twarzy chciał wyczytać prognozę powodzenia swojego scenariusza. Spotka się pan z tym człowiekiem od obrazu, zaprosi go pan do nas na towarową, do pańskiego biura. Proszę potraktować go uprzejmie, ale chłodno. Żadnych gestów na wyrost, zaciekawienia, entuzjazmu, broń Boże, obietnic czy deklaracji. Na razie niech nie przynosi żadnych kwitów, notatek czy dokumentów. Proszę tylko z nim porozmawiać i wybadać, czy nie jest to szołomem. Zadziała pan jak wariograf. Paluch wyraźnie ucieszył się strafnego porównania, którym popisał się przed kanią. A jeśli test na wykrywaczu kłamstw, jakim bez wątpienia jest pańska inteligencja, wyjdzie pozytywnie, wówczas zastanowimy się, jak grać dalej. Kuba wpatrywał się w niego badawczo, nawet nie rejestrując nieoczekiwanego komplementu. Sądzi pan dyrektor, że możemy dostać zielone światło? Jest szansa, że IPN zajmie się poszukiwaniem tego obrazu? Niech pan nie będzie naiwny, kolego, skrzywił się paluch. Przynosi mi pan tę historię jako sposób na odwrócenie uwagi mediów i w takim opakowaniu ja ten produkt kupuję, nic poza tym. Naprawdę przyszło panu do głowy, że pójdę z tym do prezesa? Wie pan, co bym usłyszał? Że mamy szukać agentów, a nie krasnoludków. Kuba potrafił idealnie naśladować ton szefa i penu. Coś w tym rodzaju. Zapewniam pana, że nie mam najmniejszej ochoty, ani na jego złote myśli w rodzaju tej, którą pan przed chwilą wygłosił, ani tym bardziej na przywoływanie mnie do porządku. Dlatego możemy wstępnie zainteresować się tym obrazem Podkreślam, zainteresować Żeby w razie czego mieć co rzucić na żer Sępom i hienom z mediów Ale musimy też mieć dobry pretekst Bo jeśli wyjdzie z tego blamasz i stary zapyta Czemu się w to zaangażowaliśmy Ten pretekst ochroni nam tyłki Tylko co to może być? Paluch wysunął dolną wargę Kuba doskonale znał tę minę. Oznaczała, że dyrektor już coś wykombinował. Ten pana kucharczyk napisał Włodarczyk, sprostował Kania. Włodarczyk napisał, że poszukiwaniem obrazu przez wiele lat zajmowała się główna komisja badania zbrodni hitlerowskich w Polsce. To prawda, wspomniał mi w rozmowie telefonicznej, że jeden z prokuratorów komisji pod koniec lat 70. mocno się w to zaangażował. I był dosłownie o krok od odzyskania obrazu. Wystąpił nawet do władz w Amsterdamie o nakaz przeszukania willi byłego ss który podczas okupacji wywiózł dzieło matejki do Holandii, ale nic z tego nie wyszło. Szczerze mówiąc, nie dziwię się. Gość był urzędnikiem z zażelaznej kurtyny, a mimo umizgów, jakie rząd Gierka stroił wobec Zachodu, oni nam nie ufali za grosz. To nie miało prawa się udać. I to jest nasz pretekst, zawyrokował Paluch, potwierdzając swój werdykt klepnięciem dłonią o blat biurka. Obrazu Matejki oficjalnie szukała główna komisja, ale jej się to nie udało, bo była instytucją państwa komunistycznego. Dlatego IPN, reprezentujący demokratyczną Polskę, może podjąć trop. To uzasadnia nasze zainteresowanie. Niech pan przesłucha tego włodarczyka i jak najszybciej. Aha, medium na razie ani słowa, ani o obrazie, ani o poszukiwaniach śladów oddziału AK. Niech się pan wykręci, że dochodzenie nadal trwa, że coś tam a tym nocnikiem i tak mogą nas ośmieszyć tylko tabloidy. Paluch nie miał już problemu z użyciem pierwszej osoby liczby mnogiej. Gdyby naciskali, niech im pan zaproponuje premię za sklerozę. Zapomną o oddziale AK a w zamian dostaną sensacyjne proroctwo na obrazie Matejki, czym oficjalnie interesuje się IPN. Zatem do końca tygodnia wysłucha pan włodarczyka. W poniedziałek poproszę o raport. Rozdział ósmy. Paweł Włodarczyk gryzł końcówkę długopisu, wpatrując się z niedowierzaniem w ekran komputera. Nie spodziewał się tak szybkiej odpowiedzi prokuratora IPN-u, co tu dużo mówić, w ogóle się jej nie spodziewał. A jeśli już, to nie w takim brzmieniu, mail wysłany ze służbowej skrzynki Jakuba Kani zapraszał jutro w południe na ulicę Towarową do biura Instytutu. Władarczyk odpowiedział natychmiast Oczywiście będę niezawodnie. Choć nawet po czwartym przeczytaniu wiadomości nadal nie wiedział, co o niej sądzić. Zaproszenie niby świadczyło o zainteresowaniu obrazem Matejki, ale z drugiej strony było oschłe i stanowcze. Przyszło mu do głowy, że Kania wyznaczył termin, nawet nie zapytawszy, czy Paweł jest w tym czasie wolny. Wezwał mnie jak na przesłuchanie, skomentował w duchu. I dlaczego zaznaczył, że ta rozmowa wstępna i żebym na razie nie przynosił dokumentów. Skąd ta asekuracja? Po piątej lekturze maila zrozumiał. Chce mnie sprawdzić, szepnął. Przekonać się, czy nie jestem wariatem. Włodarczyk znał tę obawy aż nazbyt dobrze. Wiele lat przepracował w dziale łączności z czytelnikami, do którego przychodziło mnóstwo nawiedzonych. Niemal każdy przynosił sterty papierzysk, które rozkładał na biurku i objaśniał godzinami bez względu na to, czy chodziło o zbyt niski wymiar renty, czy inwazję kosmitów. Po roku pracy włodarczyk nauczył się bezbłędnie rozpoznawać zależność aktywności wariatów od pogody i wskazań barometru. A teraz Kania potraktował mnie tak samo pomyślał z irytacją, niemal przegryzając długopis. Ale po chwili się uspokoił w porządku. Jutro ten IPnowski celebryta się przekona, jutro dotrze do niego, że oto trafił na najważniejszą sprawę w swojej wypielęgnowanej karierze. Nie ma sensu interpretować tego maila i w każdym słowie doszukiwać się ukrytych znaczeń. Najważniejsze, że temat ruszył z miejsca. Tej samej nocy Paweł Włodarczyk w keflarowej kamizelce kuloodpornej poprowadził szturm żołnierzy Gromu na willę w Bagdadzie której satelita namierzył cel. Olbrzymi komandos roztrzaskał drzwi taranem i wpadli do holu. Było kompletnie ciemno. Na ścianach tańczyły czerwone kropki celowników laserowych. Nagle Włodarczyk ujrzał przez noktowizor otwarte drzwi do pokoju. Uskoczył z kocią z ręcznością, a potem ostrożnie wyjrzał zza futryny. Na wprost jego oczu wisiał obraz Jana Matejki. Obudził się zlany potem i długo głębokimi oddechami uspokajał pracę serca. Mimo to już nie udało mu się zasnąć. Rozdział dziewiąty. Koszulę wyprasował sam. Jakim cudem przypomniałeś sobie instrukcję obsługi żelazka? Zapytała żona z wyraźną złośliwością, ale nie udało się wciągnąć go w sprzedkę. To może wyznasz chociaż, co to za doniosłe wydarzenie zapędziło cię do deski? Nie ustępowała. Odpowiedział szelmowskim puszczeniem oka. Przez chwilę pomyślała, że ma kochankę, ale kiedy obrzuciła go taksującym spojrzeniem, uznała tę myśl za absolutnie niedorzeczną. No chyba, że poznał jakąś niewidomą pozwoliła sobie na pełen sarkazm ale wtedy nie prasowałby koszuli tymczasem paweł włodarczyk promieniał pogwizdywał przy goleniu a po pokoju poruszał się krokiem który przy sporej tolerancji można było uznać za taneczny generalnie zachowywał się jak licealista który dziś wybiera się do szkoły po odbiór świadectwa z czerwonym paskiem a jutro wyjeżdża na wymarzone wakacje z domu wyszedł trzy godziny przed spotkaniem z Kanią. Mieszkanko na Bemowie nagle wydało mu się ciasne i zapyziałe. Nie pasowało do tego, co teraz miało nastąpić w jego życiu. Toyota zaparkowana przed blokiem też wyglądała żałośnie, ale jej przynajmniej mogły pomóc aktywna piana, szczotki i woskowanie. Najdroższy program myjni. Wyjeżdżając z niej, ujrzał w lusterku wstecznym twarz człowieka sukcesu. Kwadrans później na środku towarowej... Niedaleko siedziby IPN-u, znów zerknął w lusterko, w którym zobaczył coś bardzo dziwnego. Rozpędzona ciężarówka zbliżała się jak szalona do jego tylnego zderzaka. Nie miał najmniejszych szans ucieczki na sąsiedni pas. Kilkaset metrów dalej, z okna hotelu Kiriat Prestige, wypadek obserwował niewysoki, szczupły mężczyzna, około czterdziestki. Ubrany w szarą koszulkę polo, zlewającą się z kolorem elewacji budynku. Jako jedyny z kilkunastu świadków tragedii, nie okazał żadnych emocji. Przez następne dwie godziny niemal się nie poruszył. Patrzył na przyjazd służb ratowniczych, blokadę ulicy i odizolowanie sporego odcinka towarowej policyjną taśmą. W ręku trzymał lornetkę. Ale przyłożył ją do oczu dopiero wówczas, gdy strażacy rozcieli blachy zmiażdżonej toyoty i ostrożnie wydobyli z niej ciało kierowcy. Kilka metrów dalej, migając niebieskimi światłami, stała karetka pogotowia, ale to nie ona zabrała Pawła Włodarczyka. Mężczyzna w hotelowym oknie odczekał, aż jeden z ratowników dosunie do końca zamek błyskawiczny czarnego plastikowego worka na zwłoki. Po czym wyjął telefon komórkowy i wysłał SMSA o treści, jaką codziennie przekazują sobie miliony ludzi. Ok. Sekundę później wiadomość dotarła do śniadego bruneta w beżowym, lnianym garniturze, pijącego miętową herbatę w lobby hotelu Hilton wraz z Haima, stolicy Emiratu o tej samej nazwie. Człowiek ten starannie sprawdził numer nadawcy SMS-a, a następnie powoli uniósł się z fotela, położył na stoliku kilka dirhamów i wyszedł na zewnątrz, z najwyższym trudem maskując ogarniającego uniesienie. Nazywał się Rashid i był tylko posłańcem, ale dziś czekał go niebywały zaszczyt miał odebrać wiadomość, a następnie dostarczyć ją osobiście przywódcy bractwa Bokira, szejkowi Matarowi, który przyjął imię od jednego z władców dynastii Al-Qasimi, rządzącej emiratem od niepamiętnych czasów. Matar był świętym mężem, godnym najwyższego szacunku. Choć mógł mieć najwspanialszy pałac w dowolnym emiracie półwyspu, mieszkał w ascetycznych warunkach, zajmując wraz z garstką zaufanych ludzi niewielki dom w górach. Nie nieopodal granicy z sułtanatem Omanu. Szejk nigdy nie postawiłby stopy w Hiltonie. Było to sprzeczne z jego przekonaniami i z pewnością mogłoby uszczęśliwić służby wywiadowcze wielu państw, CIA i Mossadem na czele. Nigdy też nie nosił europejskiego garnituru. Z domu wychodził w kefi na głowie, która osłaniała jego twarz podobnie jak nieodłączne ciemne okulary. Ubierał się w białą, długą dishdashę, tradycyjną szatę arabskich mężczyzn. Nie uznawał komputerów, telefonów i poczty. Wiadomości odbierał tylko od zaufanych ludzi, którzy szeptali mu je wprost do ucha. Na myśl o spotkaniu i przekazaniu szejkowi radosnej wieści o usunięciu kamienia ze ścieżki proroka, Raschid spojrzał w lusterko wsteczne wysłużonego Mercedesa i odsłonił w uśmiechu olśniewająco białe zęby. Właśnie wjechał na most prowadzący do dzielnicy Nachil i upewniwszy się, że w pobliżu nie ma żadnych samochodów, opuścił szybę. Po czym wrzucił do rzeki kupiony rano telefon komórkowy. Część druga. Przepowiednia Kwiecień dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku. Rozdział dziesiąty Księżyc zdawał się maleć z każdą chwilą, zapisując swój comiesięczny pobyt na tablicy nieba coraz węższym sierpem, do złudzenia przypominającym łacińską literę C. Abelardo da Tarragona, leżąc na wznak na wzgórzu, na którym od dzieciństwa szukał samotności, uśmiechnął się do własnych myśli. Księżyc kłamca, powiedział szeptem, choć mogły go usłyszeć najwyżej trawy, granatowe wody rzeki Mondego płynącej w dolinie i duchy rzymskich legionistów, którzy przynieśli na ziemię Galisii. Przypowieść o Luna Mendax, księżycu Ugarzu, Choć rzadko zapuszczali się na północ od Luzytanii i nigdy nie odważyli się założyć tu swoich munisipiów, bogatych i wspaniałych jak południowa Felicitas Julia Olisipo, która kiedyś nazwana zostanie Lizboną. Abelardo powrócił myślami do dzieciństwa, zastanawiając się, jak długo zna tę przypowieść? Miał sześć, może siedem lat. Pewnego chłodnego wieczoru nie mógł zasnąć i Piastun Aurelio, znudzony opowiadaniem o smokach i ukrytych skarbach, okrył go opończą i zaprowadził do okna kamiennej komnaty w zamku ojca. Spójrz w niebo, rzekł. Nauczę cię kiedyś jego mądrości, która rozjaśnia najtęższe umysły. Choć sama widoczna jest tylko w ciemności. Spójrz w niebo, powtórzył, i zapamiętaj, że dziś nie ma na nim księżyca. A teraz wróć na posłanie i zaproś do siebie sen. Jeśli tak uczynisz, jutro będziesz miał jeszcze jednego gościa. Księżyc. Poznasz pierwszą tajemnicę nieba. Abelardo był tak przejęty, że zasnął natychmiast. W obawie, że księżyc go nie odwiedzi. Nie potrafił ukryć radości, kiedy następnego wieczoru ujrzał na niebie jego sierp. To księżyc kłamca, powiedział Aurelio z pełną powagą. Dziś przypomina literę D, od której zaczyna się łacińskie słowo decrescite. To znaczy zmniejsza się. Nieprawda. Jest odwrotnie. Aurelio odsłonił w uśmiechu białe zęby kontrastujące z czernią brody i śniadą cerą. Kiedy księżyc wygląda jak D od te D D, nie maleje ale rośnie i z każdą nocą jest coraz większy aż do pełni dopiero po niej się zmniejsza dochodząc po kilkunastu dniach do kształtu litery C od której zaczyna się słowo te tłumaczone jako zwiększa się Czyli znów na odwrót, bo za chwilę księżyc zmniejszy się tak, że zniknie w ciemności na krótki czas odwracając się do ziemi swoją nieoświetloną półkulą. Właśnie te różnice między wyglądem księżyca w pierwszej i ostatniej kwadrze a kształtem liter symbolizujących jego rośnięcie i zmniejszanie się Rzymianie nazywali astronomicznym oszustwem, zarzucając księżycowi, że w ten sposób okłamuje ludzi. Tak będzie do końca świata. Krócej, bo do końca życia Abelardo gotów był pielęgnować dziecięcy zachwyt tamtą opowieścią. Co miesiąc, zapartym tchem, śledził przemiany księżyca, czując się powiernikiem tajemnicy wszechświata. Wolał ją od wszystkich baśni z tysiąca i jednej nocy, które piastun znał doskonale. Wiele lat temu był najwierniejszym sługą zmarłej matki Abelarda. Zanim przechrzczono go na Aurelia, nosił imię Achmed, a od nauczycieli w miastach dawnego Bizancjum otrzymał wiedzę astronomiczną, jakiej nie mieli wszyscy razem wzięci mędrcy nad sekwalną Tybrem i Tagiem. Wieczór opowieści o księżycu kłamcy dla Abelarda stał się datą graniczną. Tej nocy przestał być dzieckiem słuchającym baśni, został młodzieńcem który poznał kosmiczną prawdę. Jutro miało dokonać się to samo. Siedemnastoletni pierworodny syn hrabiego Rodriga da Tarragona, dziedzic terytoriów i dumy krainy, która przegnała Rzymian, swewów i wizy gotów, jutro miał przestać być młodzieńcem i stać się dojrzałym mężem. Rano czekała go pierwsza bitwa. Nie podnosząc się z miękkiego kobierca trawy na wzgórzu, Abelardo odwrócił głowę i spojrzał na południe. Na równinie za rzeką Mondego płonął gwiazdozbiór ognisk kolejnych najeźdźców krainy nazwanej Portugale Maurów rozdział jedenasty. Półksiężyc odbijający się w wodach rzeki Mondego przywołał w pamięci Abelarda pewną muzułmańską historię, tajemnicę powracającą w snach i zajmującą jego myśli od wielu lat. Jej bohaterką była arabka, której mądrość i urodę nadal wspominano w zamku hrabiego. Miała 15 lat, kiedy Rodrigo da Tarragona, jeden z bohaterów rekonkwisty, Starł się podczas wyprawy na południe z silnym oddziałem należącym do Gwardii Siedmiu Kuwar, muzułmańskich gmin na ziemiach dawnej Luzytanii. Arabscy wojownicy gardzili strachem, wierząc, że śmierć w walce z niewiernymi otworzy im bramy raju. Żaden z nich się nie poddał. Żaden też nie przeżył bitwy, podczas której dolina została zasłana setkami ciał. Na jej południowym krańcu... W cieniu korkowych dębów muzułmanie rozpieli kilka podróżnych namiotów. W jednym z nich Rodrigo da Taragona znalazł arabską dziewczynę. Stała bez lęku, z rękami opuszczonymi wzdłuż turkusowej szaty, gotowa przyjąć los, jaki przeznaczył jej prorok. Było w niej tyle spokoju i dostojeństwa, że hrabia, oszołomiony bitwą, niemal bezwiednie złożył jej pokłon. Nie zareagowała. Przez trzy miesiące pobytu w jego zamku nie odezwała się ani słowem. Jakby wtedy w namiocie otoczonym makabrą bitwy czas się dla niej zatrzymał. Całymi dniami w milczeniu wpatrywała się w nagie wzgórza za oknem, szukając w nich ładu, myśli, a może wróżby. Choć mieszkała w komnacie i z rozkazu hrabiego traktowano ją łagodnie, była branką i więźniem. Jej życie zastygło została sama wśród obcych dręczona pytaniami o przyszłość gorszymi niż tortury. Rodrigo da Taragona nie niepokoił jej, ale też nie wyznaczał żadnych obowiązków w niewielkim zamku, w którym wszyscy mieli jakieś zajęcia, a co najgorsze, nie wymieniał na chrześcijańskich jeńców pojmanych przez wojowników proroka. Los zady, która przez tysiąc i jedną noc zastanawiała się, czy rankiem sultan rozkaże ją zgładzić, mimo wszystko wydawał się lepszy w porównaniu z udręką, jaką znosiła od niemal stu dni. Po trzech miesiącach nagle wszystko się zmieniło. Letni wieczór, granie cykad w zaroślach otaczających zamek przerwał tentent koni. Grupa jeźdźców wysłanych przez Rodriga da Taragona. Na tygodniowy rekonesans wróciła po paru dniach, wlokąc na arkanie śniadego męża z brodą czarną, jak skrzydło kruka. Hrabia akurat rozmawiał na dziedzińcu z jakimś mnichem, zatem rycerze zręcznie zeskoczyli z koni i pchnęli jeńca w stronę swojego pana. Na kolana, psie! krzyknął jeden z gorliwszych, ale Rodrigo powstrzymał go gestem dłoni. Ktoś ty? zapytał pojmanego. Ten pokłonił się z szacunkiem. Nazywam się Ahmed, panie, odparł, nie podnosząc oczu. Hrabia Rodrigo bacznie mu się przyjrzał. Nie widzę, aby cię poturbowano, rzekł. Oddałeś się bez walki, a może szukasz śmierci. Szukam życia, efendi. Maur znów się pokłonił. Nie noszę miecza. Maur bez miecza. Zaragona przekrzywił głowę, jakby chciał rozwiązać zagadkę dziwnego jeńca, spoglądając na niego z innej strony. — Gdzieście pojmali tego odmieńca? — odwrócił się do swoich rycerzy. — W pałacu emira? — i uśmiechnął się, patrząc na ich zakłopotane miny. Przez kilka długich chwil panowała cisza. — Właściwie — przerwał ją dowódca podjazdu, ostrożnie ważąc słowa — Właściwie to go nie pojmaliśmy. To znaczy, niby pojmaliśmy, wzięliśmy na rzemień i w ogóle, ale to nie do końca było pojmanie, bo on nie uciekał. Siedział ze skrzyżowanymi nogami opodal starego szlaku wizygotów, jakby na nas czekał. – Jak to wyjaśnisz, małże? – spytał hrabia. Jeniec złożył trzeci pokłon. – Nie jestem Maurem, efendi. – rzekł pokornie. – Pochodzę z Konstantynopola. Podróżowałem do Jabury, którą wy, panie, nazywacie Eworą, ale słudzy zdradzili mnie, ograbili szkoni dobytku, zostawiając jeno sakwę z miksturami i przyrządami do leczenia. Jestem medykiem. – Medykiem? – zdumienie Rodrigo rosło. – Cyrulikiem? – upewnił się. Tym razem jeniec nie zgiął karku. Nie strzygę włosów, wyjaśnił z pewną hardością, co ugorliwego rycerza znów wywołało złowrogi syk. Milcz psie! Zważ do kogo mówisz! Ale gest hrabiego ponownie go uciszył. Nie strzygę włosów, dodał ciszej jeniec, i nie jestem psem. Jeśli zechcesz, panie, uczynić mi tę łaskę, głęboko pokłonił się krewkiemu rycerzowi, mogę być kotem. W moim kraju koty uchodzą za mędrców. Dziedziniec wypełniła gromka salwa śmiechu, i właśnie wtedy, w chwili, gdy gromada galisyjskich zabijaków, rozbawiła się niemal do łez, hrabia dostrzegł wzrok jeńca skupiony na jednym z zamkowych okien. Natychmiast spojrzał w tamtą stronę, i chociaż trwało to zaledwie kilka sekund, Rodrigo da Taragona dałby głowę, że przez twarz arabskiej dziewczyny wpatrzonej w człowieka, który nazwał się Achmetem, po raz pierwszy od trzech miesięcy przebiegł prawie niewidoczny cień uśmiechu. Rozdział dwunasty. Achmet rychło zyskał przychylność hrabiego Taragony. Sprawnie posługiwał się językiem krainy Portugale, ale co istotniejsze, opowiadał o rzeczach, których Rodrigo słuchał z zapartym tchem. Dla galisyjskiego szlachcica, który całą młodość spędził w siodle, choć dopiero przed rokiem dotarł nad brzeg pobliskiego oceanu, Ahmed stał się przewodnikiem po świecie i wszechświecie. Dzięki niemu Rodrigo poznał obyczaje ludów Orientu, ujrzał mapę świata kreśloną patykiem na nadrzecznym piasku oraz konstelacje gwiazd na nocnym niebie. Brał udział w wyprawach Aleksandra Wielkiego i Juliusza Cezara. Poznawał słowa starożytnych mędrców i tajemnice nauki lekarskiej Ta ostatnia przysporzyła Achmetowi wiele popularności i wdzięczności Wśród ludu przy zamkowej osady, choć mieszkający w niej mnisi sarkali Że śniady poganin to wysłannik szatana czyniący czary Nie słuchano ich Posłańcy piekieł nie składają kości pogruchotanych w boju Nie uśmierzają bólu, nie wypędzają gorączki To raz, a powtórę przyjaźń hrabiego Rodriga była wystarczającą gwarancją bezpieczeństwa i nietykalnością przybłędy, nawet jeśli ci, którzy nie byli pacjentami Achmeta, ukradkiem spluwali na jego widok przez lewe ramię i pośpiesznie czynili na czole znak krzyża. Któregoś wieczoru po udanych łowach Rodrigo, milczący i wpatrzony w płomienie ogniska, odprawił służbę i kiedy zostali sami z Achmetem, rzekł coś. Co najwyraźniej chciał rzec od dawna. Jak ci pewnie wiadomo, w zamku mieszka arabska niewiasta jest urwał nagle i cisnął w ogień kij, który od dłuższego czasu obracał w dłoniach. Zapanowała kłopotliwa cisza. Achmed wlot pojął, że hrabia nie potrafi ubrać w słowa tego, co kłębi się w jego duszy, dlatego nie zadał ani jednego pytania, tylko szepnął zachęcająco.